super, że jesteście! Zapraszam Was na kolejny filmik. Dzisiaj typy osób na Halloween. Fun Halloween! Hejka! No Lenka, co ty? Jak to co ja? Raczej co ty? Ja jestem gotowa na Halloween! No tak, ale Halloween jest jutro. No właśnie, już jutro! A ja będę gotowa od samego rana! Chyba trochę przegięcie. Żadne przegięcie! Chodź lepiej zobaczyć mój pokój! A buty? Dobra, to szybko, szybko. A drzwi? No to szybko się zamknie. Idziemy teraz spać, jaki wystrój! Musisz to zobaczyć, jeszcze. To chyba nie uwierzysz, normalnie. Na początku, zanim wejdziesz do pokoju, to i możesz zobaczyć takiego fajnego szkielecika ducha. A jak wejdziesz, to patrz, jaki super halloweenowy wystrój! Wszędzie pajęczyny, jakieś stwory, potwory, a tutaj jeszcze mamy takie przekąski, duszki. Po prostu idealne na Halloween, no bo to są duszki. A tutaj takie oczka polane sosem truskawkowym, tajemniczym. No, robi wrażenie. No, no to dobrze. A teraz pokażę ci super bajer. Widzisz mój strój? On świeci w ciemności. Zaraz zobaczysz. Widzisz to? Teraz wyglądam jak taki, wiesz, szkielet. Oh yes! Po prostu idealny strój na Halloween znalazłam. Mega ekstra. No, a teraz zobaczysz, jakie mam kosmetyki na Halloween. Zobacz na to. Taki świetny kociołek z Fluffa i tam są kosmetyki i różne słodkości. Mamy tutaj cukierki, idealne na Halloween. Widzę jakiś tutaj normalnie dynie, duszki, taki słodki duszek. Wow, pomarańczowa czekolada halloweenowa. Ej, dobra, dają tutaj ją do słodyczy, sobie teraz zjemy. No i oczywiście mnóstwo kosmetyków. Siądź, poczęstuj się oczkiem, bo naprawdę są przepyszne. Potwornie smaczne, co nie? Nawet niezłe. Tylko niezłe? Na takie pyszne halloweenowe przekąski? One są przecież wyborne! Sama te oczy zdobyłam. Jak to zdobyłaś? Skąd? No Dino, były dwie ostatnie paczki. Jakiś dzieciak chciał je wziąć, ale dopiero się ten lepszy. Zobacz, jakie sobie kosmetyki halloweenowe kupiłam. Tutaj mamy taką paletkę w kształcie trumny. I tutaj mamy różne cienie, które są prześliczne po prostu. Teraz jest sztuczna krew. Zobacz, jakie mega opakowanie. Wow, takie serum. A teraz kolejna rzecz, to jest róż czarny. Ale gdy się go użyje, to zamienia się w różowy. Wszystko super, ale dlaczego tak dziwnie mówisz? Mówię tym głosem, żeby jeszcze bardziej wczuć się w klimat Halloween. Sama spróbuj, a się przekonasz. Nie, dzięki, ja będę mówić normalnie. Jak tam sobie chcesz, ale nie wiesz, co tracisz. Kolejna rzecz to balsam do ust w kształcie dyni. W środku mamy balsam, który bardzo pięknie, strasznie pięknie pachnie. No, to jest akurat bardzo fajne. Dla ciebie też kupiłam fioletową dynię i taki też róż czarny. Zobacz na kolejną rzecz, to jest mydło w płynie. Ono śmieje się strasznym śmiechem halloweenowym. No fajnie, ja też lubię Halloween, ale cię troszeczkę popłynąłeś za bardzo z tym. Nie znasz się! Idziemy teraz zbierać cukierki! No co ty dzisiaj? Powiedziałeś, że to jest Halloween. Ludzie się wkurzą. Ludzie się nie znają, ale trudno, masz rację. Obejrzmy za to horror! O tak. Nieprzygotowany. No gdzie ta Dorotka? Przecież się spóźni. A few moments later. No, cześć, cześć, już jestem.
Ale co ty, jak ty wyglądasz? Przecież totalnie nie jesteś przygotowana na Halloween. Zobacz, ja mam strój kościotrupa i w ogóle, no nie wiem. No ale sorry, nie mam, no nie przygotowałam się. Nie no, to wiesz co, może wróć się szybko do domu i wykombinuj może jakąś piżamę czy coś. Chociaż żeby już byle co było. No jak ci tak zależy, to dobra, już idę. One eternity later. No kiedy ona w końcu przyjdzie? No przecież zaraz to dostaniemy same najgorsze słodycze. Jestem! Jestem. Co to ma być? Za co ty jesteś przebrana? No jak to nie widać? Za świnkę. Jeszcze mam ogonek. Oh, serio, to ma być strój na Halloween? Przecież to nie jest nic strasznego. No sorry, nie miałam nic innego. Dobra, poczekaj, muszę coś pomyśleć. Mam pomysł, zaczekaj tutaj chwilę. Już się boję. Jestem! Proszę. Co to jest? No jak to co? Maska, zakładaj i zobaczysz, że będzie o wiele lepiej. No, jest. Zadowolona? Ale creepy, a teraz jeszcze ją włącz. Włączam. O, ale czad! Chodź teraz sobie do ciemnego miejsca. Ja, ale super! Wow! No teraz to jesteś super creepy świnka. Wiesz co, kojarzy mi się z tymi takimi TikTokami, co oni mają takie maski i takie neony i tak tańczą. Taki szafudek. Nie mam takich czynności manualnych. To a za to. Ani talecznych. A za to, a za soki się tykni. Myślisz, że tak potrafię? To się grubo mylisz. Chodź, zbieraj cukierki. Dobra! A gdzie ma ta zbieranie cukierków? O kurde! Rekordzista! W tamtym roku niestety nie udało nam się pobić rekordu odwiedzonych domów. Brakowało nam tylko dwóch domów. No a kto nas pokonał? Przedszkolaki z grupy Słoneczko. Ale w tym roku na pewno się to zmieni. Pamiętajcie, mobilizacja, siła i zaczynamy! A ile tych domów musimy odwiedzić, bo już zapomniałem. No jak mogłeś zapomnieć? 150. Co? 150? To będziemy biegać od domu do domu? To będzie przegięcie. Właśnie, Lena, może bo odpuścimy ten rekord, tylko będziemy się dobrze bawić. Dobra zabawa jest wtedy, kiedy pobija się rekord. Więc tak, wyślę wam już tutaj mapkę, do jakich domów musimy wejść, więc no wiadomo, musimy się rozdzielić, bo byśmy nie zdążyli razem chodzić po tych wszystkich domach. I pamiętajcie, zrobić sobie oczywiście fotkę przy każdym domu, no wiecie, żeby zadanie było zaliczone, bo nikt nam pewnie nie uwierzy, kiedy pomijemy ten rekord. Okej, musimy jakoś zdążyć, więc wyjdziecie w tą stronę, a ja idę w tą stronę. I potem spotykamy się przy pierwszym punkcie kontrolnym, czyli przy skrzyżowaniu obok placu zabaw. Dobra, więc szybko, bo nie zdążymy! Okej, pierwszy dom załatwiony. Teraz tutaj jeszcze fotkę oczywiście muszę sobie zrobić, żeby było zadanie zaliczone. 2 hours later. Co? Jeszcze ich nie ma? To gdzie oni są? Umawialiśmy się przecież tutaj. Muszę do nich zadzwonić. Nie odbierają nawet. No nie. No na pewno nie pobijemy tego rekordu, jak tak to ma wyglądać. Taka zła, że muszę zejść z Kittelsa. No dobra, już pójdę w ich kierunku, ale będą mieć przerąbane. Jestem taka na nich zła. 85 dom. Dobra, następny! Ej, a próbowałeś? Jeszcze to jest takie dobre. Czy tylko nie abrywać oczy są moje? Gdzie wy byliście? Który macie dom? Czemu tak powoli? No, odwiedziliśmy 35 domów. 35? Nie no, jesteście słabiaki. Zo mi się w ogóle nie da pobić rekordu. Ja już mam 85 dom, no. Macie biegnąć szybko, szybko. No już nawet mało domów zostało. Nie. Ty jak chcesz, to sobie biegaj. My idziemy powoli. Na razie. No ej, no nie zostawiajcie mnie. Rekord jest do pobicia. Weź już sobie daj spokój z tym rekordem. Chodź z nami, się będzie dobrze bawić. Ale,
No przecie... W sumie to macie rację. Dobra, idę z wami. Łasu. Ej, strasznie mi się chce siku. Mi też. A to mnie zrezygnowałam. Możesz tam pójść się wysikać. O, dobra, super, to wiesz co, podtrzymasz nam, bo tak. Niewygodnie mi jest z tymi... Pewnie. Nie wiem, co to jest, z wiaderkami. Idę. Dobra. Ile cukierków. Ale ekstra, muszę je zjeść. A few moments later. Okej, okay, Dorotka, możemy już iść. Jesteśmy, przepraszam, nasze cukierki. Nie, nie oddam, są moje. Dorotka, nie wykupię się, oddam. Nie, moje. No, ale co ci robisz, no. Przecież... I tak już mało zostało, ale zjem je wszystkie. My precious. No nie, co za łasu. Coś ją chyba opętało. O nie. A few moments later. O nie, boli mi brzuch, nawet nie mogę wstać. Dzwoń po pogotowie. No i się doigrałaś. Widzisz, trzeba było się z nami podzielić i dalej sobie chodzić zbierać cukierki. No to już dzwonię. Zasady na Halloween. What? Cukierek albo psikus. O, jak słodko, chodzi pan razem ze swoimi dziećmi zbierać cukierki. A gdzie, gdzie dzieci? Jestem sam. Cukierek albo psikus? A nie za stary troszeczkę pan jest na zbieranie cukierków? Nie no, dlaczego no? Cukierek albo psikus? Nie no, wie pan co, wstydziłby się pan. Cukierki dzieciom trzeba zostawić. Taki stary, a taki łakomy. Już, ucieka. No to psikus. Dietetyk. Cukierek albo psikus! Kochane, cukierki są przereklamowane. Mam coś lepszego dla was. Poczekajcie. Ciekawe, co to będzie. Może ciasto. No, ej, fajne by było. Zobaczcie, dziewczynki, co ja dla was mam. Brokułka mam, mam paprykę, marcheweczkę. Proszę, jedna, druga, trzecia, rzodkiewka. Papryka jedna, druga i czosnek na odporność najlepszy. Widzicie, będziecie zdrowe. Ale to miały być cukierki, a nie warzywa. Oj tam dziewczynki, nie narzekajcie, cukierki, ciasta niezdrowe są, a warzywa są mega zdrowe, ale jeszcze mam coś lepszego dla was. Poczekajcie, poczekajcie. Zobaczymy, może teraz będzie coś lepszego. Może. No jak już macie jedzonko, no to jeszcze coś do picia. Sok z kiszonych buraczków i soczek warzywny. Co to ma być? To jest okropne. Idźcie, idźcie, będziecie zdrowe. Pa! To co? Psikus. Psikus. Sknera. Co tak po nocach? Chodzą, muszę światło zapalić i będę musiał zapłacić za ten prąd. Cukierek albo psikus! To ja poproszę cukierek. Ale proszę pana, w tej zabawie chodzi o to, że to pan nam daje cukierki, a jak pan nam nie da cukierków, to my robimy wtedy psikus. Nie podoba mi się ta zabawa. Ja w ogóle nie mam cukierków, są drogie, nie kupuję cukierków. Ale psikusa też nie chcę. A może jednak znajdzie się chociaż tak trochę tych cukierków? Raczej nie, bo są drogie, mówiłem już. Ale coś może wymyślę. Poczekajcie, bo psikusa nie chcę, dobra? Dobra, dobra. No proszę, to znalazłem. O, proszę, szklana butelka. A tutaj plastikowe. No. O! O! O. A, upadło. Ale proszę pana, to są śmieci. Widzisz, dla ciebie może śmieci, ale to są takie śmieci, które można poddać recyklingowi. Możesz sobie iść i sprzedać te buteleczki plastikowe w takim automacie. Szklany tam też gdzieś można, pewnie skupują i zarobić pieniążki, no. No ale proszę pana, jak my się pokażemy wśród znajomych, wszyscy mają cukierki. Ja mówię, nie mam, bo są drogie i
nie dam. I do widzenia. I proszę iść, bo tu światło mi się pali. Muszę zapłacić. Do widzenia. To co? Psikus? Mhm, psikus. Okej, kochani, to już koniec tego filmiku. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa, pa, pa!